Witajcie w kolejnym, 32 odcinku serii Prawda nie mity. W tym odcinku dowiecie się więcej o ciągniku JAMS 6, jak on w ogóle powstał oraz jakie później powstały jego wersje, o tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji dla mojego kanału. Wbijajcie również na moje social media, Instagram, TikTok i Twitter. Wszystko macie podane w opisie. A my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Historia produkcji ciągników w zakładach w Dniepropetrowsku poczęła się w 1953 roku, kiedy to zaczęto tu montować ciągniki MTZ-2. Dokonano tego z następujących powodów: pokrycie produkcji rakietowej i kosmicznej, załadowanie mocy produkcyjnych branż pomocniczych i pokrewnych, odciążenie wydatków budżetowych i wreszcie nasycenie rynku krajowego ciągnikami kołowymi, które również miały dobry potencjał eksportowy. Jego montaż trwał do 1958 roku, a łącznie z miejską fabryką traktorów wyprodukowano łącznie 148 800 sztuk. Następnie przedsiębiorstwo przeszło na produkcję ciągników MTZ-5L i 5M, których produkcja trwała do 1961 roku. Następnie powstała produkcja modeli MTZ-5LS i MTZ-5MS, które były produkowane do 1972 roku. O MTZ-2 i MTZ-5 planuję nagrać osobne odcinki, ponieważ uważam, że są one tego warte. Pierwszy ciągnik JAMS 6 własnej konstrukcji w Dniepropetrowsku został wydany dopiero w 1971 roku. Ponieważ zachowano główną doktrynę i tajemnicę osłony produkcji rakiet i kosmosu, traktory były produkowane i eksportowane pod marką Białoruś, chociaż na zewnątrz różnili się od mińskich odpowiedników. Sprawiedliwość została przywrócona dopiero pod koniec lat 70. Ciągniki następnie przejęły submarkę JAMS, chociaż niektóre modele nadal posiadały znak towarowy Białorusi. W tym czasie traktory JAMS były uważane za najlepsze. Były pierwszymi wśród ciągników, które otrzymały znak jakości. Zostały uznane za najlepszą maszynę roku. Miały najwyższą żywotność, ponieważ główne jednostki zostały wyprodukowane przez przedsiębiorstwa obronne o wysokiej kulturze pracy. Na przykład silnik D-65 był wyprodukowany w rybińskiej fabryce samolotów i był on identyczny z D-50, a sprzęgło pochodziło z fabryki broni strzeleckiej Kowroj. Wśród inżynierów za bezprecedensjonalność i prostotę konstrukcji, w przeciwieństwie do mińskich MTZ-ów, bardziej skomplikowanych z roku na rok, nazywano analogiem Forda T. A skoro mowa o silniku, to jednostka napędowa to czterosuwowy, czterocylindrowy silnik tłokowy, w którym cylindry są ustawione w rzędzie pionowo o oznaczeniu D65. Olej napędowy jest wtryskiwany bezpośrednio do cylindra, a mieszanka paliwowo-powietrzna jest zapalana przez sprężenie. Moc tego silnika wynosiła 60 koni mechanicznych, a obroty były w zakresie od 1500 do 2000 obrotów na minutę. Jednak, co najciekawsze, silnik ten miał pojemność 4940 cm sześciennych i był on większy od tego, który był montowany do MTZ-ów 80 i 82, a pomimo tego ten silnik miał słabszą moc. Budowa jednak takiego silnika była celowym działaniem. Ciśnienie sprężenia wynosiło 17,5 bara, ale długi na 130 mm skok tłoka o średnicy 110 mm pozwalał na dokładne spalanie każdego, nawet najgorszego paliwa. Filtrowane było przez wielką puszkę filtra wstępnego z odstojnikiem i dość sporo filtra dokładnego. W
Wał korbowy był bardzo solidny i jak na czterogarowca niezmiernie ciężki, panewki natomiast dużo szersze i grubsze niż wydawałoby się bliźniaczej konstrukcji MTZ. Pozwalało to na spore przebiegi międzyremontowe, które sam producent ocenił na 12 tysięcy motogodzin, zaś jeśli chodzi o skrzynię biegów w tym ciągniku, to był układ 10 biegów do przodu i 2 do tyłu. Ciągniki serii JAMS 6L i JAMS 6M były produkowane do 1979 roku. Była to najbardziej masywna seria JAMS-ów sprzedana w ponad milionie egzemplarzy i konkurowała popularnością z modelami fabryki w Mińsku. Po modernizacji przeprowadzonej w latach 77-79 ciągniki otrzymały nowe maski z półsiatkową wyjściówką chłodnicy. Do 1985 roku, kiedy rozpoczęto produkcję JAMS 611L i JAMS 611M, wszystkie modele serii JAMS 6 L, M, AKL, AKM, ALAM otrzymały siatkową podeszwę z przodu. W 1986 roku seria JAMS 611 została uzupełniona o modyfikację napędu na wszystkie koła. JAMS 611 KLN z rozrusznikiem i JAMS 611 KLM z silnikiem rozruchowym. Ale te ciągniki weszły do produkcji dopiero w 1991 roku. Z MTZ-82 nie pasował ze względu na szereg ograniczeń konstrukcyjnych, więc zaczęli używać mostów z LTZ-40AM, którego produkcję opowiadano w samym JAMS. Początek lat 90. minął praktycznie pod znakiem modernizacji serii 6. Ciągników JAMS 6 STL z 65-konnym turbodieslem, bardziej zaawansowanych JAMS 615, JAMS 650 z napędem 4x2 i JAMS 652 z napędem 4x4. Ogólnie ciągniki JAMS po dziś dzień serii 6 nie zmieniły się za bardzo konstrukcyjnie, no bo po co, skoro to wszystko działa jak należy. Jednak dalej fabryka produkuje ciągniki, chociaż już nie aż tak głośno o nich słychać. Dzisiaj to już byłoby na tyle. Ogromne podziękowanie kieruję dla kanału Zamojszczyzna AgroTeam za to, że pozwolili mi na udostępnienie tych oto nagrań. Link do ich kanałów, jak i wykorzystanych filmów macie w opisie tego filmu. Pamiętajcie o tym, aby zostawić pod tym filmem łapeczkę w górę, a jak jesteście nowi, to zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ w tym roku mam cel wbicia 1500 subskrypcji, a z okazji tego planuję naprawdę bardzo ciekawy specjał, o którym może kiedyś Wam więcej powiem. A dziś to już na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, czyli Hex Jeff. Cześć.